13 nowych genów choroby Alzheimera. Pierwsze takie badania. Zidentyfikowano 13 nowych genów choroby Alzheimera. Pierwsze tego rodzaju badania ludzkiego genomu pozwoliły zidentyfikować 13 genów związanych z chorobą Alzheimera, informuje pismo Alzheimer's and Dementia, The Journal of the Alzheimer's Association. Badanie, wykorzystujące sekwencjonowanie całego genomu WGS, do odkrycia rzadkich wariantów genomowych związanych z chorobą Alzheimera AD, przeprowadzili naukowcy z USA i Izraela. W efekcie zidentyfikowali 13 takich wariantów mutacji. Dotyczą one funkcji synaps, które są połączeniami przekazującymi informacje między neuronami, a także neuroplastyczności, zdolności neuronów do reorganizacji sieci neuronowej mózgu. Jedna z zaangażowanych w badania placówek, Massachusetts General Hospital, w ostatnich 4 dekadach była pionierem w badaniach nad genetycznym pochodzeniem choroby Alzheimera, prowadzonych przez dr Rudolpha Tanzi i jego współpracownicy odkryli na przykład geny, które powodują wczesną, rodzinnie występującą postać choroby Alzheimera o początku przed 60 rokiem życia. Chodzi zwłaszcza o białko APP, prekursory białka amyloidu A4, i geny presenyliny PSEN1 i PSEN2. Mutacje w tych genach prowadzą do akumulacji blaszek amyloidowych w mózgu, co jest charakterystyczną cechą Alzheimera. Kolejnych 30 wariantów genów AD, które odkryto, jest głównie związanych z przewlekłym zapaleniem mózgu lub zapaleniem układu nerwowego, co również zwiększa ryzyko tej choroby. Jednak to utrata synaps jest zmianą neurologiczną najbardziej skorelowaną z ciężkością demencji. Zawsze było trochę zaskakujące, że badania przesiewowe całego genomu nie zidentyfikowały genów choroby Alzheimera, które są bezpośrednio związane z synapsami i neuroplastycznością, mówi Tanzi. Nowy etap odkrywania genów chorób. Wcześniej podstawowym narzędziem używanym do identyfikacji genów AD było badanie asocjacyjne całego genomu GWAS. W GWAS genomy wielu osób są skanowane w poszukiwaniu wspólnych wariantów genów, które występują częściej u osób z daną chorobą. Jednak standardowy GWAS pomija rzadkie warianty genów występujące u mniej niż 1% populacji. Natomiast WGS skanuje każdy fragment DNA w genomie. Ten artykuł prowadzi nas do następnego etapu odkrywania genów chorób, dając nam możliwość przyjrzenia się całej sekwencji ludzkiego genomu i oceny rzadkich wariantów genomowych, czego wcześniej nie mogliśmy zrobić, mówi główny autor badania, dr Dmitry Prokopenko z MGHS Mccancy Center for Brain Health. Odkryte warianty genów mogą zasugerować nowe cele dla opracowywania leków ukierunkowanych na poprawę neuroplastyczności i stabilności synaps. Ciemna materia ludzkiego genomu. Identyfikacja mniej powszechnych mutacji genów, które zwiększają ryzyko choroby Alzheimera, jest ważna, ponieważ mogą zawierać krytyczne informacje o biologii choroby, wyjaśnia Tanzi. Rzadkie warianty genów to ciemna materia ludzkiego genomu, dodaje. Spośród 3 miliardów par nukleotydów, które tworzą pełny zestaw DNA, każda osoba ma od 50 do 60 milionów wariantów genów, z czego 77% jest rzadkich. Poszukując rzadkich wariantów genów AD, Tanzi, Prokopenko i ich współpracownicy przeprowadzili analizy WGS genów 2247 osób z 605 rodzin obejmujących wielu członków, u których zdiagnozowano AD. Przeanalizowali także zbiory danych WGS dotyczące 1669 niespokrewnionych osób. W badaniu zidentyfikowano 13 wcześniej nieznanych rzadkich wariantów genów związanych z AD. Co ciekawe, te warianty genów były związane z funkcjonowaniem synaps, rozwojem neuronów i neuroplastycznością. Uważamy, że dzięki tym badaniom stworzyliśmy nowy szablon umożliwiający wykraczanie poza standardowe GWAS i powiązanie choroby z typowymi wariantami genomu, mówi Tanzi, który widzi dla swoich metod potencjał do badania genetyki wielu innych schorzeń. Ponadto planuje użyć trójwymiarowych modeli hodowli komórek i organoidów mózgu, które on i jego koledzy opracowali w ciągu ostatniej dekady, aby zbadać, co dzieje się, gdy rzadkie mutacje zidentyfikowane w tym artykule są wstawione do neuronów. To może pomóc nam w odkrywaniu nowych leków, mówi Tanzi.
W badaniach brały też udział Harvard TH Hans School of Public Health i Beth Israel Deaconess Medical Center.